i gońtwa się rozpoczęła. Dobrze przyjęła start Echala. Wszystkie klacze równo wystartowały. Mejsa ostatnia, ale nie ma dużej straty. Echala na czele. Dość dobrze rusza się tak, że zdaje się A Baby na trzecim miejscu galopuje Zama. 1600 metrów do celownika. Echala troszkę odskoczyła rywalką. Poprawiła teraz na trzecie miejsce Wielka Diana. Ona jest za Zamą. A Baby razem z Erydaną i Mejsa na ostatnim miejscu. Kilka długości przed nią, dwie długości przed nią Om Darshana. Wciąż Echala pierwsza, teraz stawka jakby się troszkę rozciągała, tak jakby Mejsa trochę zostawała. Echala przyspieszyła, mniej więcej 300 metrów do celownika. Druga jest Zama. Dobrze galopuje na trzecim miejscu Wielka Diana. Tutaj bliżej kanatu jest Erydana, na pole wyszła Siwa A Baby. Om Darshana teraz lekko przyspieszyła, też nie galopuje najgorzej i Mejsa jest na razie ostatnia, ale powoli dołącza do grupy. 1000 metrów do celownika, Echala Zama. Bez zmian Echala ze sporą przewagą. Nie gwarantuje to jeszcze sukcesu, ale to jest ponad 5 długości. 800 metrów do celownika, Echala z dużą przewagą. I teraz pościg rozpoczyna Erydana. Erydana galopuje bardzo lekko za nią, chociaż bardzo szeroko, także Om Darshana, Zama, A Baby, Wielka Diana bliżej kanatu, Mejsa ostatnia. Echala ucieka, ale dość lekko teraz dochodzi ją Erydana. Erydana galopuje bardzo lekko, a Echala już ma problemy. 300 metrów do celownika i już z przewagą Erydana pędzi do celownika. Om Darshana i A Baby próbują jeszcze atakować Echalę. Źle galopuje Mejsa cały czas i za chwilę celownik, 100 metrów do celownika. Erydana w bardzo ładnym stylu. I Erydana wygrywa tą gonitwę. Druga dociągnęła w nagrodę tutaj Echala, A Baby trzecia, na czwartym miejscu Om Darshana, piąta Wielka Diana.